Cześć, witajcie na megadyskont.pl. Dzisiaj obejrzycie kolejny odcinek z serii Zrób to sam, a będziemy dzisiaj robić na wizji gniotka antystresowego. Aby zrobić takiego gniotka, potrzebujecie balon, mąkę, lejek oraz pisak. Balon rozciągamy, możecie go nawet lekko nadmuchać, żeby był elastyczny. Teraz zakładamy naszego balona na lejek, tak żeby był dosyć szczelny. I wsypujemy powoli mąkę. Jeżeli mąka Wam utknie, wystarczy ją trochę popukać, żeby spadła na sam dół naszego balona. Tutaj już, o, jak widzicie, powoli mąka jest już w środku. I w ten sposób napełniamy naszego balona, aż będzie napęczniały od mąki. Mój balon jest już wypełniony, zobaczcie, do momentu, aż tutaj poczujecie, że jest już mąka, to w tym momencie możecie zdjąć balon z lejka i zawiązać go tutaj przy nasadzie. W ten sposób mamy już zawiązanego naszego gniotka. Teraz możemy go troszeczkę pougniatać, żeby się fajnie nam rozrobił i był elastyczny. Więc zobaczcie, wystarczy teraz obciąć naszą końcówkę. I za pomocą pisaka namalować mu jakąś twarz. Ja myślę, że tutaj zrobimy włosy i namalujemy mu. Oczy czarnym pisakiem. Wy możecie oczywiście do tego użyć markera. Spróbujcie takiego, żeby był niezmazywalny. Nasz gniotek będzie miał zeza, żeby w razie stresu mógł nas trochę rozśmieszyć. Gniotek jest gotowy i w każdym momencie, kiedy będziecie się stresować, możecie go użyć, porozciągać, poudawać, że ktoś, kogo nie lubicie, to właśnie ten gniotek. Możecie nim rzucać, nic się mu nie stanie. Nie powinien pęknąć, ponieważ w środku jest szczelnie wypełniony mąką i może przybrać wszystkie kształty, jakie tylko chcecie. Jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów z serii Zrób to sam, zasubskrybujcie nasz kanał megadyskont.pl.